Zakażona urodziła bliźnięta. Lekarze nie mogli uwierzyć. Słowacja. Kobieta z COVID-em urodziła bliźnięta. Tylko jedno jest zakażone. Kobieta z pozytywnym testem na COVID-19 w szpitalu w Trstenie na północy Słowacji urodziła bliźnięta. Po porodzie tylko jedno z dzieci miało pozytywny test na koronawirusa. Początkowo lekarze nie mogli uwierzyć w wyniki testów. Powtórzyliśmy test, który potwierdził pierwsze wyniki, tłumaczył Marian Holt, dyrektor szpitala w Trstenie. Były dwa łożyska. Jedno uwolniło infekcję, dodał Holt. Poród odbył się przez cesarskie cięcie. Kobieta zakaziła się COVID-19 od bliskiego krewnego, ale na szczęście miała łagodny przebieg choroby. Matka mogła karmić piersią tylko zakażone dziecko, drugie było karmione na oddziale dla noworodków. Ekspert słowackiego resortu zdrowia profesor Mirko Zibolen uważa, że zakażenie COVID-19 w okresie noworodkowym może mieć długotrwałe konsekwencje na zdrowie dziecka.